Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części powiemy sobie parę słów na temat noda o nazwie Transform. Jest to nod, który łączy w sobie działania trzech innych nodów, to znaczy noda do przesuwania, do rotacji i do skalowania. Cała korzyść skorzystania z tego noda jest taka, że możemy również zmieniać tryb interpolacji pomiędzy pikselami, które będziemy przesuwali lub obracali, lub skalowali. No więc pokazuję już, jak to działa. Przełączam się teraz do nodów. Nie będę potrzebował żadnej sceny renderowanej. Nie będę potrzebował render layers, wystarczy mi tylko zwykły nod wejściowy o nazwie image. Mogę obrócić lub przeskalować również obrazek, nie musi to być gotowy render. Wejdę do katalogu PKB, no i wezmę sobie logo PKB. Ciekawe, dlaczego akurat takie litery. Dobra, mam ten obrazek, podłączę do niego viewer, wyświetlę backdropie, no i mam. Oczywiście, jeżeli go troszeczkę powiększę, to się szybko przekonam, że ten obrazek jest bardzo ostry. Wszystkie piksele, które w nim są, ze względu na jego niewielką rozdzielczość, są rysowane w sposób niezwykle ostry. Można sobie skaleczyć oko albo palca. No i teraz, jeżeli użyję noda o nazwie Transform, to mogę taki obrazek na różne sposoby przekształcać. Ten nod znajduje się w grupie Distort. Cały czas opowiadamy w tej części kursu o nodach do mieszania obrazków w sensie geometrycznym. OK, teraz mam ten node transform, jeżeli go podłączę, jego domyślne wartości nie powodują żadnej zmiany. No i oczywiście mogę ten node użyć do przesuwania pikseli w jedną lub w drugą stronę, w różnych osiach. Mogę użyć tego noda do obracania, proszę bardzo, widać przy okazji, jak deformują się krawędzie liter. No niestety, trzeba wykonać twardą pracę obliczeniową i policzyć jak najbardziej optymalne krzywe. I mam również skalowanie, proszę bardzo, przeskalowałem kawałek, tak to wygląda. No i teraz jest idealny moment, aby wyjaśnić, na czym polega interpolacja, która tutaj następuje. Tak naprawdę teraz nie ma żadnej interpolacji. Generalnie rzecz biorąc, interpolacja jest to taki proces, który powoduje, że jeżeli mam jakiś punkt i ten punkt znajduje się na przykład tutaj i ten punkt chcę przesunąć w jakieś miejsce, na przykład w nowe, o tutaj, to położenie tego punktu może nie być takie całkowite. To znaczy, siatka pikseli, którą mam normalnie, jest zrobiona w ten sposób, że piksele znajdują się w różnych odległościach od siebie. Może wyjść w tym moim nowym położeniu, że punkt będzie musiał się znajdować pomiędzy pikselami, a więc będzie trzeba narysować jakoś sprytnie jeden piksel w taki sposób, aby on był tutaj, a drugi piksel będzie kawałek tej mojej nowej pozycji rysował z drugiej strony. No i teraz, aby narysować to w sposób właściwy, trzeba zinterpolować położenie punktu, tego, który jest pomiędzy pikselami, w taki sposób, aby dwa piksele go mogły pokazywać. I teraz również taka interpolacja się odbywa, z tym, że ona jest bardzo ostra. Ta interpolacja nazywa się nearest, czyli najbliższy sąsiad. OK? Przepraszam za nacisnąłem tutaj klawisz D, dodając teraz tak zwany driver. To się przydaje przy animacji, kiedy chcemy sterować położeniem tego czegoś. Na razie tego nie robimy. Więc teraz, jeżeli mam taką sytuację, to wybierany jest najbliższy sąsiad, a więc kolor czarny albo biały. Stąd właśnie biorą się te ostre ząbki tutaj i przy każdym obrocie one się będą ustawiały inaczej, tak samo przy skalowaniu. Można taką interpolację zrobić troszeczkę lepiej i zamiast wybierać najbliższego sąsiada, można wybrać dwa piksele, a potem uśrednić ich kolor. W tym przypadku ten piksel leżący pomiędzy granicami przeznaczonymi dla pikseli będzie miał kolor troszeczkę słabszy, gdyby go zinterpolować czy też uśrednić z otoczeniem, niż gdyby leżał po prostu na takim polu. A więc na skutek interpolacji dwóch sąsiednich pikseli otrzymuje tak jakby pół koloru z tego jednego na każdym z tych dwóch miejsc, w których on może być narysowany. Taka interpolacja nazywa się interpolacją bilinear, czyli dwuliniową. OK? Interpolacja dwuliniowa powoduje, że piksele otaczające mój właściwy piksel, moje właściwe położenie, mają kolory pośrednie między bielą a czernią. W tym przypadku, akurat w tym korzystnym obrazku, to bardzo ładnie widać. Oczywiście to nadal nie jest zbyt precyzyjne i widzę tutaj jakieś ząbki, natomiast część tych ząbków została już wstępnie wygładzona. To jest związane również z aliasowaniem i antyaliasowaniem. Jeżeli teraz wezmę nie dwa sąsiednie piksele, ale na przykład cztery, to wtedy otrzymam, czy też zastosuję algorytm tak zwany bikubiczny, czyli powiedzmy sobie sześcienny w uproszczeniu, chociaż on z sześcianem niewiele ma wspólnego. To jest algorytm, który mogę wybrać stąd i on generuje mi bardzo ładne rozmycia na krawędziach i one są tak ładne, że znikają mi te zęby, które tu miałem poprzednio. No więc korzystając z tego noda zyskuję. Zyskuję w ten sposób, że mogę dowolnie przesuwać swój obrazek, mogę go skalować lub obracać za jednym zamachem, a dodatkowo jeszcze krawędzie i piksele tego obrazu będą dodatkowo jakoś tam antyaliasowane. Bardzo pożyteczny nod, no i mam nadzieję, że ten temat stał się troszeczkę bliższy, trochę bardziej znany dzięki temu. Może teraz
obrazek pokażę w całej okazałości, mogę wyciąć z obrazka na przykład taki fragment i z tego fragmentu stworzyć jakąś nową kompozycję. Więc jest to po prostu nic innego jak tylko dziedzina sztuki abstrakcyjnej. Polecam uwadze, można na przykład wykadrować czyjeś oko ze zdjęcia i cieszyć się, że to oko jest takie wielkie i niewyraźne. Polecam. No i dziękuję za uwagę.